duchowego na kanwie tego, co znalazłem u Henry Nouwena. Bardzo ciekawa postać i on wskazywał na kilka cech, które powinien mieć każdy przewodnik, lider, osoba duchowna czy świecka, ale ktoś, kogo byśmy określili jako ktoś, kto przewodzi innym. No dla nas to jest bardzo ważne, jako dla kapłanów, ponieważ też wielu ludzi prowadzimy w naszej posłudze. Więc tylko przypomnę pierwsze 4 punkty, które były poprzednim razem. Co to było? On wylicza przymioty współczesnego przywódcy duchowego. Pierwsza rzecz to było, że ma być zakochany w Bogu. Po drugie, współczujący. Po trzecie, człowiek nieustannej modlitwy. Ale też taki kontemplatywny krytyk, czyli z jednej strony ma to być człowiek, który jest zanurzony w Bogu, ale z drugiej strony bardzo konkretnie stąpający po tej ziemi. I z tego swojego zjednoczenia z Bogiem też jasno widzi to, co się dzieje tu, teraz, na ziemi. Ocenia. Dzisiaj kolejne 3 punkty będą i to tam się wszystko złoży w całość. Tak w ogóle to ja się zaciekawiłem też, żebyście wiedzieli tym człowiekiem i tym, co on napisał. Kiedy przeczytałem książkę pod tytułem, to jest jego autorstwa, Powrót syna marnotrawnego. Bardzo dobra, polecam. Bardzo dobra pozycja. I stąd zaciekawiła mnie w ogóle ta osoba, tego człowieka. I on mówi tak, że kolejny punkt. Przewodnik duchowy ma być tym, który obdarza przebaczeniem. Obdarzający przebaczeniem. Przebaczać jest trudno. Nic nowego nie powiem. A jeśli nawet jesteśmy gotowi przebaczyć ze względu na gest pojednania ze strony tego, który nas skrzywdził, to jednak bardzo trudno jest o przebaczenie płynące z serca. Prosto z serca. A właśnie, jak mówi Nouwen, właśnie przez ustawiczne przebaczenie stajemy się jak ojciec. Ta książka Powrót syna marnotrawnego też była jednym z ważniejszych momentów w rozwoju jego życia duchowego. On przeżył taką osobistą refleksję nad tym obrazem Rembrandta, który wszyscy znamy, Powrót syna marnotrawnego. Historia z tym obrazem Rembrandta rozpoczyna się pod koniec 1983 roku, kiedy on był we Francji, we wspólnocie L'Arche, we wspólnocie Arki, razem z niepełnosprawnymi. I tak pisze, pewnego dnia odwiedziłem swoją przyjaciółkę i kiedy rozmawialiśmy, wzrok mój padł na duży plakat przypięty do drzwi. Ujrzałem mężczyznę w obszernym płaszczu z czułością dotykającego ramion klęczącego przed nim chłopca o ogolonej głowie. Nie mogłem oderwać od niego wzroku. Urzekła mnie intymność panująca między tymi dwoma postaciami. Ciepła czerwień płaszcza mężczyzny i złotawa żółć tuniki chłopca i tajemnicze światło, które ich obu ogarniało. Ale najbardziej ze wszystkiego poruszyły mnie ręce. Ręce starca dotykające ramion chłopca. I to było jego pierwsze spotkanie z tym obrazem, a potem 2 lata później on miał okazję przyjrzeć się oryginałowi w Ermitrażu. W Sankt Petersburgu znajduje się ten obraz. Przywódca duchowy ma trudności z przebaczeniem jak każdy człowiek. Sam doświadcza czasami ataków na swoją osobę lub na przykład kiedy podawana jest wątpliwość jego owocność jego pracy apostolskiej. I w pierwszym odruchu
zachowujemy się w stylu, no, nie szkodzi, prawda? Nie szkodzi, nie ma sprawy, nic się nie stało, no, w ogóle nie czuję się dotknięty. No mówimy takie rzeczy. Ale prawda tak naprawdę jest inna. Prawda jest inna. Mimo gestów przebaczenia ciągle czujemy się rozgoryczeni i trawi nas w środku złość. Złość, ponieważ nie przebaczyliśmy serca. I zaczynamy podświadomie atakować inne osoby. Sami jesteśmy zranieni. Zranieni ostrymi, niesprawiedliwymi słowami. I nie boimy się czynić zarzutów innym wtedy. I podświadomie czekamy na słowa przeproszenia i usprawiedliwienia oraz na potwierdzenie, że to jednak my mieliśmy rację. Mieliśmy rację. A przecież, cytuję, Boże przebaczenie nie stawia żadnych warunków. Pochodzi z serca, które niczego dla siebie nie żąda. Z serca, które jest całkowicie wolne od szukania siebie. Właśnie to Boże przebaczenie muszę ćwiczyć codziennie. Powrót syna marnotrawnego. I on jako kapłan, któremu została powierzona władza odpuszczania grzechów, czuł się wyjątkowo zobowiązany do obdarowywania innych przebaczenia. Wzywa mnie ono ciągle do wznoszenia się ponad podszepty, że przebaczenie jest rzeczą niemądrą, niezdrową, niepraktyczną. Wzywa mnie, by wznieść się ponad potrzebę odbierania dowodów wdzięczności i komplementów. W końcu żąda, bym wzniósł się ponad zranione serce, które cierpi, czuje się pokrzywdzone, wciąż chce kontrolować i każe mi stawiać warunki człowiekowi, któremu mam wybaczyć. Więc przebaczenie jawi się jako wyzwanie dla każdego chrześcijanina, ale dla takich osób jak my, przewodników duchowych, kapłanów, no stawia się jeszcze większe zadanie. Więc piąta cecha to jest przebaczenie. Szósta. Wspaniałomyślność. Wspaniałomyślność. Najbardziej uwidacznia się ona w postawie ojca z tej ewangelicznej przypowieści o synu marnotrawnym. Gdy młodszy syn postanowił odejść, ojciec dał mu nie tylko to, czego ów żądał, ale przede wszystkim obdarował go przebaczającą miłością, gdy skuszony ten powrócił do domu. Wspaniałomyślność ojca wyraża się w tym, iż ofiarowuje on więcej niż można się spodziewać. Ojciec został przecież nie tylko skrzywdzony przez młodszego syna, ale także potraktowany niesprawiedliwie przez starszego. Jednak tylko wspaniałomyślność na wzór tego ewangelicznego ojca prowadzi do współczującego ojcostwa w takim właśnie przewodzeniu, przywództwie duchowym. Taka postawa nie przychodzi sama z siebie, ona nie jest czymś spontanicznym. Ona wymaga ćwiczenia. Mówi Henry, ilekroć czynię krok ku wspaniałomyślności, wiem, że przechodzę ze strachu do miłości. Ze strachu do miłości. Praktykowanie wspaniałomyślności uczy sprawiedliwego traktowania tych, którzy znajdują się w zasięgu naszej pomocy. Patrząc na ten fragment Ewangelii, 15 rozdział Łukasza, zauważamy, że sposób, w jaki młodszy syn został obdarowany szatą, pierścieniem, sandałami oraz powitany w domu wspaniałym przyjęciem, jak również sposób, w jaki starszy syn jest proszony, by zajął swoje miejsce w sercu ojca, usiadł przy stole obok brata,
ukazuje, że wszystkie granice ojcowskiego zachowania zostały tutaj przełamane. Jest to wizerunek Boga, którego dobroć, miłość, przebaczenie, troskliwość, radość, współczucie nie mają żadnych granic. Żadnych granic. Jezus przedstawia tutaj Bożą wspaniałą myślność w tej przypowieści. I przez postawę Ojca z przypowieści uczy nas, w jaki sposób być naprawdę wspaniałą myślą. Siódma rzecz, też bardzo ją lubię, postawa gościnności. Ona jest bardzo ważna. Gościnność. Gościnność powinna należeć do jednej z najusilniej praktykowanych cnót człowieka, które ma aspirację przewodzić komukolwiek, albo wspólnocie, albo nawet parafii. I tę cechę można by nazwać cnotą, która pozwala przewodnikowi duchowemu zwrócić się ku drugiemu człowiekowi, a tym samym uczynić krok w kierunku budowania postawy otwartości i szczerości. Jak jeszcze można rozumieć postawę gościnności? To przede wszystkim stworzenie pewnej wolnej przestrzeni, w którą każdy zaproszony czy przypadkowy gość może wejść i poczuć się bezpiecznie. I w tak rozumianym klimacie każdy ma wolność spokojnego myślenia i samodzielnego szukania odpowiedzi na nurtujące go pytania. Newen dochodzi do przekonania, że czasami przewodnik duchowy zbyt łatwo udziela odpowiedzi. Zbyt łatwo udziela odpowiedzi. Ale w klimacie gościnności nie tyle daje on gotowe recepty na człowiecze dylematy, ile zachowuje się jak mędrzec, który najpierw usuwa z serca pytającego lęk, by następnie ukazać mu bardzo szeroki wachlarz możliwości wyboru i tak go prowadzi, by mógł odnaleźć własny sposób życia. Znakiem źle rozumianej gościnności duszpasterza, może być też lidera świeckiego, będzie takie traktowanie człowieka, że poczuje się on manipulowany, zasypywany jakąś nieprzydatną do życia wiedzą. Albo gdy gospodarz nie wykazuje gotowości wymiany doświadczeń, rozmowa staje się wówczas bardziej monologiem niż dialogiem. I ostatnim objawem braku gościnności będzie stawianie gościowi przeszkód, tej osobie, która przychodzi do nas, tak? Stawianie przeszkód, by w momencie, który uzna za stosowny, mógł opuścić miejsce spotkania. Wiecie, taki człowiek ma po prostu wolność, on może wyjść, kiedy chce. Czasem tak go osaczymy, że po prostu nie będzie miał jak wyjść. Jasne więc się staje, że przewodnik duchowy, jeśli chce tworzyć klimat gościnności, nie powinien temu, kto przychodzi, stawiać jakichkolwiek warunków, czy zmuszać go do przyjęcia obcych mu poglądów. Sprzyja to bardziej wzajemnym podejrzeniom niż życiu w pokoju. Stąd często może się zdarzyć, że zaproszenie kogoś do swojego wnętrza, do swojego życia, czyli stworzenie przestrzeni gościnności, będzie znaczyło wycofanie się, zrezygnowanie nawet z własnego zdania, w taki sposób, by gość mógł odczuć, że także on ma coś do powiedzenia. I tym sposobem ludzie mogą doświadczać prawdy, że można kochać, bo jest się kochanym. Że można dawać, bo się już wiele otrzymało. Można uzdrawiać, bo wcześniej jest się uzdrowionym przez tego, którego serce jest większe od ludzkiego serca, od Boga. Zadajmy sobie następne pytanie. Co najbardziej buduje klimat gościnności?
Wydaje się, że najważniejszą postawą jest słuchanie, słuchanie tego, co ma do powiedzenia druga osoba. Często samo słuchanie ze współczuciem dokonuje w naszym bliźnim uzdrowienia. No, na pewno niejednokrotnie, że się tego doświadczali. Niby ktoś przyszedł, nie wiadomo co, jaki problem miał, wygadał się przez pół godziny albo godzinę. Zasadniczo nic mu nie odpowiedziałeś, a człowiek wychodzi bardzo zadowolony i szczęśliwy ze spotkania. I dziękuję, że mu pomogłeś, a może nawet, żeś słowa nie powiedział. Zdarzają się takie sytuacje, prawda? Więc klimat gościnności buduje postawa słuchania. Słuchania osoby, słuchania tego, co ma do powiedzenia ta osoba. I przewodnik duchowy, który autentycznie potrafi zaangażować się w historię opowiadaną przez tego, kto przychodzi, uwypukla prawdę, na którą czeka rozmówca. Że także w jego życiu można odnaleźć ślady obecności Boga. W życiu każdego człowieka, nawet najbardziej skrzywdzonego i pogubionego, można odnaleźć ślady obecności Boga. I podkreślając ważność postawy słuchania, nie mam na myśli jakiejś techniki słuchania, dzięki której ktoś może przy nas wyartykułować trudne sprawy. Wówczas wystarczyłoby udać się do jakiegoś psychoterapeuty, prawda? Po co do księdza przychodzić? W prawdziwej gościnności chodzi o to, by człowiek dotknięty bólem, jakimś zranieniem, znalazł kogoś, kto naprawdę bezinteresownie chce słuchać historii jego życia. Bezinteresownie. I stąd jest już bardzo blisko do wniosku, że ludzie mogą stać się dla siebie nawzajem pomocą poprzez swą życzliwość i cierpliwe słuchanie tego, co mają do powiedzenia. Przewodnik duchowy to człowiek, który gościnność czyni sposobem odnoszenia się do ludzi. Nawet u nas, słuchajcie, pamiętam jak Roman, pamiętasz, jak dzwoniliśmy do Grzegorza Drausa? Planowaliśmy spotkanie dekanalne młodzieży i wpadliśmy na pomysł, że może do Jana Pawła II byśmy pojechali. To było dzień czy dwa po odpuście, czyli no tam wiadomo, impreza, dużo się dzieje. I tak myśleliśmy, kurka, może to dzień po to, może nie za bardzo. Jakoś tak, będą chłopaki zmęczeni. No ale dobra, dzwonimy do Grzegorza. Roman dzwoni i mówi do Grzesia, żebyśmy bardzo chętnie do niego na dekanalne spotkanie z młodzieżą przyjechali. Super! Ekstra, przyjeżdżajcie, pierogi będą fajnie. No, moim zdaniem to jest człowiek, który bardzo dobrze praktykuje cnotę gościnności. No? Bardzo dobrze praktykuje cnotę gościnności. Ucieszył się. Przez telefon było słychać, jak się ucieszył. A nie było na głośno mówiącym. To jest jakby gościnność czyni... Gościnny człowiek to jest ten, który czyni gościnność sposobem odnoszenia się do ludzi. Odnoszenia się do ludzi. Jeśli spytamy, co najbardziej męczy ludzi, współczesne społeczeństwo, to jedna z odpowiedzi będzie brzmiała podejście ludzi do siebie samych. Traktowanie siebie niewłaściwe. Dlatego też szukają takich osób, takich wspólnot, może nawet i takich parafii, myślę, wśród których można odetchnąć klimatem zaufania i bezpieczeństwa. I takich miejsc, gdzie na boku można zostawić środki własnej obrony, ponieważ w przestrzeni gościnności nie trzeba nic przynosić i można z niej w odpowiednim dla siebie momencie zrezygnować, można odejść. I stąd tak ważną rzeczą jest tworzenie wolnej i przyjaznej przestrzeni, w
której cierpiący może powierzyć siebie komuś, kto jest gotów i kto potrafi słuchać. Okej. Wymienione wyżej cechy przewodnika duchowego czynią go osobą o wielkiej wrażliwości, żyjącą blisko człowieka, jego prawdziwych potrzeb i nieunikającą ważnych problemów. Taka osoba z jednej strony jawi się jako ktoś stąpający twardo po ziemi, a z drugiej ukazuje cechy swojego powołania, które są wyraziste, o tyle, o ile są poprzedzone żywą relacją z Bogiem. Dwa punkty z poprzedniego naszego spotkania dotyczyły relacji z Bogiem. To jest ktoś, kto jest zakochany w Bogu i człowiek nieustannej modlitwy. Oprócz tego jeszcze kontemplatywny krytyk. Nieprzypadkowo właśnie więź z Bogiem jest wymieniona jako pierwsza cecha przywódcy przewodnika duchowego. Ta autentyczność.